Mamy jako pierwszą rzecz na tapecie w tym rozdziale numer 3 mamy gniew. Więc od razu zacznę od tego, co mówi Julia na temat gniewu i później ja coś sama poopowiadam na temat gniewu, a raczej na temat emocji. Gniew. Gniew jest paliwem. Czujemy gniew i chcemy działać. Uderzyć kogoś, coś stłuc, zrobić awanturę, walnąć pięścią w ścianę, nagadać tym draniom. Ale jesteśmy mili, więc co robimy z gniewem? Tłumimy go, zagrzebujemy, blokujemy, ukrywamy, kłamiemy na jego temat, uśmierzamy go lekami, ucieszamy, ignorujemy. Wszystko, byle go nie słuchać. A gniewu słuchać trzeba. Gniew to wypowiedź, to krzyk, postulat, żądanie. Gniew należy szanować. Dlaczego? Ponieważ jest mapą. Gniew pokazuje, gdzie są nasze granice. Gniew pokazuje, dokąd chcemy iść. Pozwala nam zobaczyć, gdzie już byliśmy i zrozumieć, co się nam tam nie podobało. Ważna jest wskazywana przez gniew droga, a nie gniewnie uniesiony palec. Podczas odnowy twórczej zablokowanego artysty gniew jest objawem zdrowia. Więc tu już od razu jest, wiecie, taki zaskoczek na dzień dobry dla nas wszystkich, dlatego, że ona zaczyna od tego, że gniew jest taką mapą w ogóle w życiu i gniew jest, bardzo mi się podoba to sformułowanie, które zajęło mi wiele lat w ogóle, żeby popatrzeć w ogóle na emocje, te, które nazywamy negatywnymi w ten sposób. Ja bardzo dużo o tym mówiłam, mówię i my dużo już różnych, mieliśmy jakby darmowych projektów na temat emocji i gniewu i tego wszystkiego, więc dziś będę pewnie trochę się powtarzać. Natomiast podoba mi się to, co ona tutaj powiedziała, że gniew jest paliwem. Gniew, czujemy gniew i chcemy działać. Jakby gniew jest taką emocją, która niesie za sobą pewną formę działania. Tylko przez to, że my od małego, po pierwsze, no, mało kto z nas był uczony, jak się w zdrowy sposób gniewać i w ogóle miał przyzwolenie na takie gniewanie. Gdzieś zawsze go właśnie od małego chowaliśmy, wpychaliśmy, musieliśmy być grzeczni, musieliśmy być mili i nawet później w dorosłym życiu to albo już tym gniewem zionęliśmy, bo go wpychaliśmy tak długo i w pewnym momencie, jak już nie było miejsca, żeby go wepchnąć dalej, to nim wybuchaliśmy, prawda? Często wybuchaliśmy na innych albo na jakieś przedmioty. Często jak nie mieliśmy odwagi go wypuścić jednym zionięciem, to on wychodził bokami jak taka frustracja, tak? No albo naprawdę mocno go wpychaliśmy. Więc gniew jest taką bardzo specyficzną emocją, którą w ogóle uznaliśmy za złą, za negatywną. I w ogóle ja do dziś powiem szczerze, że nie do końca rozumiem, co to znaczy doświadczać gniewu w zdrowy sposób. Jakby jest mnóstwo fajnych narzędzi, mnóstwo dobrych naprawdę nauczycieli, którzy o tym opowiadają, czy też metod, które pozwalają wypuszczać i przejawiać ten gniew, ale nam się od razu, podejrzewam, większości z nas kojarzy gniew z byciem niemiłym albo z takim gniewem, który był albo przez nas, albo przez innych wyrzucany w stronę drugiego człowieka, czyli był jakby tym aktem gniewu była krzywda w stronę drugiego człowieka albo w naszą stronę. Więc teraz jak ona mówi gniewu trzeba doświadczać, gniew to mapa, no to od razu rodzi się takie, jaki gniew w ogóle, muszę być miły, grzeczny, jaki gniew. Gniew nam się kojarzy z przemocą często, natomiast taki gniew, który my widzieliśmy jako przemoc, czy to nasza własna, czy to w stosunku do nas, czy gdzieś takie rzucanie rzeczami na lewo i na prawo, to już był taki gniew, który właśnie był niewyrażony w tym czasie, w którym on przychodził, tak? Niewyrażony na czas, nie w zdrowy sposób, niepuszczany, bo nas tego nie uczono. Idziemy dalej. Gniew powinien skłaniać do działania, a nie do urządzania scen. Czyli mówimy o takim zdrowym gniewie. Gniew wskazuje kierunek. Ma być paliwem napędzającym do działania, które poprowadzi nas w kierunku wskazywanym przez gniew. Zwykle wystarczy chwila namysłu, by odczytać komunikat od naszego gniewu. Niech to szlak trafi. Ja bym umiał zrobić lepszy film. W nawiasie, gniew mówi, chcesz kręcić filmy, musisz się tego nauczyć.
Nie mogę w to uwierzyć. 3 lata temu miałam taki sam pomysł na sztukę, a ona wzięła i ją napisała. Gniew mówi: przestań zwlekać. Pomysły nie miewają premier. Skończone sztuki, owszem, zacznij pisać. Przecież on wykorzystał mój pomysł. To niewiarygodne. Zostałam okradziona. Czułam, że powinnam uporządkować materiały i zastrzec prawa autorskie. W nawiasie, gniew mówi: zacznij traktować swoje pomysły na tyle poważnie, by o nie zadbać. Kiedy czujemy złość, często strasznie się złościmy na to, że ją czujemy. Bo ile mieliście, tak? Zwłaszcza jak się wchodzi w rozwój, to już w ogóle, wiecie, nie ma przyzwolenia na emocje, więc się złościmy, że się złościmy, się smucimy, że się smucimy, prawda? Tak często jest. A więc tak, kiedy czujemy złość, często strasznie się złościmy na to, że ją czujemy. Cholerna złość mówi, że czas zerwać z dotychczasowym życiem. Mówi, że nasze dawne życie umiera. Mówi, że właśnie rodzimy się na nowo, a poród jest bolesny. Ten ból budzi w nas gniew. Gniew jest pożarem sygnalizującym kres dawnego życia. Jest paliwem dającym nam napęd, by rozpocząć nowe. Gniew jest narzędziem, a nie Twoim panem. Gniew jest po to, by z niego czerpać i korzystać. Jest przydatny, o ile używa się go właściwie. Gniew nie jest wrogiem. Wrogami są opieszałość, apatia, rozpacz. Gniew to nasz przyjaciel. Niezbyt sympatyczny czy delikatny, ale bezwzględnie lojalny. On nam podpowie, czy zostaliśmy zdradzeni. On nam podpowie, czy zdradziliśmy samych siebie. On nam podpowie, że już czas zadbać o własne interesy. Gniew nie zastępuje działania. Gniew jest zaproszeniem do działania. Wiecie, jak czasem ten gniew właśnie wyrażony w czyjąś stronę przez nas, czyli to działanie tego gniewu w stosunku do kogoś, to nie jest to działanie, o które woła gniew. Jakby gniew nie zastępuje działania. Gniew jest zaproszeniem do działania. Więc tu bym chciała... To bym chciała, kochani, poopowiadać ciutkę, taką przypominajkę dla wielu z nas, którzy są ze mną od jakiegoś czasu. To bym chciała po chwileczkę porozmawiać o tych emocjach, które postrzegamy jako negatywne. Bardzo dużo i bardzo fajną książkę, ja ją polecałam wiele razy i to wszystko będzie w PDF-ie, więc nie musicie się martwić, ja to wszystko wrzucę i jutro PDF pójdzie. Mówi o tym Susan David. Jest to psycholog, która napisała książkę Sprawność emocjonalna i na pewno wielu, wiecie, innych ludzi o tym mówi. Akurat jakoś ja sobie tą książkę upodobałam, dlatego że ona bardzo dużo opowiadała o tym, jak w dzisiejszych czasach, kiedy jest moda na to, żeby być szczęśliwym, żeby wszystko bardzo dobrze wyglądało i kolorowo, i filtrowo, to często właśnie wybieramy sobie taki jeden segment życia, który nam pasuje, czyli ja chcę być happy, ja chcę być szczęśliwy i skupiamy się na tym i wszystko, co tym nie jest, jakby staje się złe. A ona opowiada o tym, jak ty nie chcesz być po prostu i tylko szczęśliwy, bo to nie jest taka planeta i nie takie jest nasze istnienie. Dostałeś w pakiecie tutaj możliwość doświadczania wszystkich emocji, które tu są. Więc ty nie chcesz nauczyć się być tylko szczęśliwy, tylko ty chcesz nauczyć się w zdrowy sposób umieć doświadczać wszystkie emocje, jakie są. Wszystkie. Bo będziesz doświadczać ich wszystkich. Więc chcesz nauczyć się w zdrowy sposób doświadczać ich wszystkich. I ona dużo o tym mówi. Ta książka jest super. Wiele razy ją tutaj polecaliśmy i wyślemy to jutro w PDF-ie, więc się nie martwcie, kochani, że nie zapisaliście jej w ogóle, ok? Natomiast skupmy się bardziej na tym, właśnie na tych emocjach. I ona też opowiada o tym, jak emocja to informacja, tak? I tak samo tutaj ona opowiada o tym gniewie. Gniew jest informacją, jest mapą. I Susan David opowiada o wszystkich emocjach jako o informacjach. To są informacje, które mówią nam o tym, co się dzieje z naszymi wartościami. I jeżeli coś smutnego w nas się pojawia, jeżeli pojawia się w nas smutek, to znaczy, że coś, co było dla nas ważne, wartościowe,
coś się temu przydarzyło, coś się stało, coś albo straciliśmy, albo skrzywdziliśmy, albo było skrzywdzone, utracone, tak? I wtedy czujemy się smutni. Może to jest coś w nas, może to jest coś, co było dla nas ważne, coś, co było dla nas wartościowe. Gdy jesteśmy źli właśnie, gdzie mamy sobie w sobie gniew, to jest również informacja, tak? I to nie jest taka informacja od czapy. I my nie chcemy się od tej informacji odciąć, bo w tej informacji, w tej emocji jest też rozwiązanie tego, co się dzieje, do tego, co się dzieje, jakby co spowodowało, tak? I jak my się odetniemy od emocji, tym samym odetniemy się od informacji, tym samym odetniemy się od rozwiązania do tego problemu, który pod spodem tego wszystkiego jest, bo jest jakaś sytuacja, jakaś problematyczna sytuacja i tam jest informacja. I my dostajemy komunikat, tą informację poprzez między innymi emocje, poprzez pamięć, wspomnienia, myśli, to wszystko. Natomiast emocja, ten ładunek jest bardzo dużą informacją dla nas. Tylko przez to, że my się nie nauczyliśmy, nie nauczono nas od małego jakby siedzieć, nie uczyliśmy się słuchać smutku, nie uczyliśmy się przetwarzać gniewu. Nie pytano też nas się często, może niewielu z nas pewnie miało taki dom, gdzie gdy było nam ciężko i smutno, czy się złościliśmy, gniewaliśmy, to podchodzono do nas i się pytano: opowiedz mi, kochanie, dlaczego jesteś teraz zły, dlaczego jesteś w gniewie, albo dlaczego jesteś smutny, co mogę zrobić, żeby ci pomóc, tak? Więc my chcemy w zdrowy sposób podchodzić do tych emocji i słuchać. I naprawdę ta psycholog bardzo fajnie opowiada, to jest dość sucha książka, natomiast to jest taka książka, która pokazuje nam, że hej, nie tylko z nami wszystko jest okej, okay. Nie tylko to, że my doświadczamy tych emocji, znaczy o naszej zdrowiu naszym emocjonalnym. Właśnie to jest to, dlaczego ta książka się nazywa Sprawność emocjonalna, bo my chcemy być sprawni w doświadczaniu wszystkich emocji, których doświadczamy, a nie tylko tych wesołych. Więc nie będziemy może za bardzo w to wchodzić, natomiast będziemy patrzeć w tym tygodniu, tak jak Julia nas prowadzi, na ten gniew, który może się pojawiać, ale przy okazji tego gniewu pamiętajmy też, że obok gniewu są też emocje, które często, których się wstydziliśmy, za które się besztaliśmy, obwinialiśmy, takie jak smutek, takie jak lęk, myśląc często, że z nami jest coś nie tak, tylko dlatego, że ich doświadczamy. A tak naprawdę to z nami wszystko jest ok, jesteśmy na planecie Ziemia, dostaliśmy cały asortyment emocji i będziemy ich doświadczać, tylko często albo je wpychamy, albo od nich uciekamy, albo je zajadamy, albo z nimi walczymy, albo z nimi się wstydzimy, albo za nie się obwiniamy. I tak naprawdę ta nasza reakcja na te emocje, które przychodzą, sprawia, że cierpimy jeszcze bardziej. I często sprawia nam o wiele więcej cierpienia niż emocja sama w sobie. Nie jeden naukowiec twierdzi, że emocja w nas, zdrowa emocja, cokolwiek w ogóle to znaczy, bo kto to wie w dzisiejszych czasach, żyje 90 sekund. A my wiemy, że czasem my potrafimy chodzić wkurzeni latami, w lęku latami, sfrustrowani, tak? Więc my chcemy popatrzeć, otworzyć się na to i znów czasem będziemy w stanie zrobić to sami. Czasem będziemy potrzebowali pomocy specjalisty, terapeuty, albo przyjaciela, który będzie obok nas, albo właśnie takiego pisania. I właśnie a propos pisania, to też jest fajny moment, żeby o tym wspomnieć. Czasem myślimy, że to pisanie nie daje nam nic. Czasem naprawdę nie czujemy, wiecie, nie wiadomo jakich, nie latamy na chmurach, nie widzimy światła w pokoju, nie mamy pomysłów kreatywnych. Natomiast właśnie w tej samej książce Susan David opowiada o tym, jak badania pokazują, że człowiek, który już umie nazwać emocje po imieniu, bo my często nawet nie wiemy, jak my się czujemy. Często nasze takie rozpoznanie się w sobie zaczyna się i kończy się na jest mi źle, jest mi dobrze. My często tak rzadko tak zaglądaliśmy, że często nawet nie wiemy, jaka to jest emocja, którą my czujemy. I my nieraz tutaj rozmawialiśmy, jak braliśmy taką listę z pracy Byron Katie, która miała emocje, to tam byliśmy w szoku, ile tych emocji jest, jakie one mają nazwy, bo my zazwyczaj umieliśmy zidentyfikować, wiecie, nie wiem, 7 na przykład, a tam ich jest setki. Więc już nazywanie rzeczy po imieniu, nazywanie tego, jak my się czujemy, pisanie o tym, albo Susan David mówi dla ludzi, którzy nie lubią pisać, nagrywanie siebie, albo rozmawianie z kimś, ale wypuszczenie tego chociaż w pewnej formie z siebie już sprawia, że my zaczynamy o wiele lżej i łatwiej doświadczać tych emocji i stajemy się o wiele bardziej samoświadomi i tym samym też nie zaczynamy się do tych emocji tak mocno, przestajemy się z tymi emocjami tak mocno identyfikować i do nich tak mocno przyklejać.
Więc to pisanie, które dla wielu z nas może się wydawać, wiecie, takie bez sensu i nic nam niby nie daje. I tak jak nieraz rozmawialiśmy tutaj też o tym, że może nie każdy z nas wyjdzie z tego całego projektu drogi artysty z obrazami i jakimiś nie wiadomo jakimi projektami. Natomiast każdy z nas wyjdzie z czymś. Może to nie będzie to, czego nasz umysł oczekuje, ale tam będzie na pewno coś. Dlatego, że jak ktoś się będzie stawiał choćby do piszu, czyli do tych porannych stron, tyle ile może, ale niech się stawia i chodził raz na jakiś czas na te randki ze sobą, to nie ma naprawdę takiej siły, żebyśmy czegoś z tego nie wzięli dla siebie. Tylko czasem to mogą nie być takie efekty, jakich się spodziewamy. To mogą nie być takie efekty, jakie ja uzyskam, czy ty uzyskasz. Każdy z nas weźmie coś innego, ale na pewno coś tam jest do odkrycia, zwłaszcza jeżeli zatrzymamy się dla siebie przez 12 tygodni, chociaż na te 3 strony dziennie, to tam wyrzucenie z tego z siebie już daje wiele. Tam jest mnóstwo badań, kochani, na ten temat, więc nie chciałam się powtarzać, ale czasem nasz umysł potrzebuje takiego potwierdzenia. I czasem tylko dlatego, że nie ma nie wiadomo jakich fajerwerków, to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Więc dajcie znać, kochani, czy to ma dla Was sens, a jakby czy na przykład myślenie o gniewie i w ogóle emocjach takich jak smutek, jak lęk, właśnie jak wszystko to, co nazywamy negatywnymi emocjami, jakby spojrzenie na to może trochę inaczej, na to, że to jest informacja dla nas, która ma nam coś do przekazania, coś, co się w nas dzieje, że tylko my nie chcemy udawać, że ona jest wygodna, wiecie, ona jest niewygodna. To jest to, co też mówi Susan David, nieraz to mówiliśmy, że nawet nie myśl o tych emocjach jako złe emocje i dobre emocje, bo one wszystkie są dobre, bo one wszystkie przynoszą jakąś informację. My chcemy wiedzieć, jeżeli coś złego w nas się dzieje, jeżeli ktoś nastąpił nam na nasze wartości i to wybudza w nas gniew, to jest ważna informacja dla nas. Jeżeli coś się przykrego stało i czujemy się smutni, to jest ważna informacja. My chcemy tą informację dostać, tylko my nie nauczyliśmy się jej przyjmować, nie wstydzić, nie gardzić sobą i wyciągać jakby lekcji z niej. My przez to, że tak bardzo boimy się spotkania z emocjami, to często nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tej informacji, którą emocja ze sobą przynosi. I znów wielu z nas na dziś dzień nie będzie w stanie samemu się spotkać z tą informacją. Wielu z nas usiądzie przy kartce papieru, inni przy medytacji, inni pójdą na spacer, a inni będą potrzebowali zacząć to z pomocą terapeuty, bo tak wiele w nas się skrywa. Ja kiedyś nie mogłam na chwilę nawet, nieraz rozmawialiśmy o tym, się zatrzymać, żeby pobyć ze sobą sama, bo po prostu ja myślałam, że jak ja się zatrzymam dla tych emocji, to ja eksploduję. Więc to nie to, że my mamy sobie wkręcać, że złość jest wygodna i smutek jest wygodny i kolorować to i cukierkować. Nie. Natomiast otworzyć się przynajmniej na tą ideę, że one wszystkie są dobre. Są te, które są wygodne i są te, które są cholernie niewygodne, ale wszystkie mają jakąś swoją informację. Bo jeżeli czujemy się w radości, w szczęściu, zainspirowani, zafascynowani, to tam też jest informacja na temat tego, że coś, co jest w zgodzie z naszymi wartościami, się dla nas przydarzyło teraz, tak? Ktoś był dla nas miły albo coś dobrego się przydarzyło i to jest w zgodzie z tym, co jest dla nas ważne, z naszymi wartościami i odwrotnie. Coś, co było ważne, mogliśmy utracić i czujemy się smutni. Ktoś może nas skrzywdził, czujemy się smutni. Więc jakby to dla mnie było wielkie odkrycie i to tak, jakby ja to odkrywałam na wiele sposobów, wiele etap, wiele razy w moim życiu, dlatego że jakby kiedyś lata temu, jak studiowałam psychologię, no to takie było oczywiste, choć dla mnie nie było oczywiste, bo ja całe życie chowałam emocje. Ja przyjeżdżając z Polski, na przykład do Stanów, do Nowego Jorku, gdzie oni o emocjach mówią przy kawie, o takich rzeczach, o których my, wiecie, terapeuci będziemy się szykować, żeby, nie wiem, pół roku, żeby powiedzieć, to oni siadają, nie wiem, przy barze i obcemu człowiekowi są w stanie powiedzieć. To dla mnie to był szok kulturowy w ogóle. Natomiast gdzieś wiedziałam, okej, to jest ważne, tylko dlatego, że ja to wiedziałam, to nie znaczy, że ja umiałam to praktykować. Ja długo nie umiałam. Chyba, że wypiłam, albo chyba, że już po prostu to mi podchodziło tu i nie mogłam dłużej tego utrzymać. Ale jak miałam okazję, to albo piłam, albo jadłam, tylko żeby tego nie wypuścić. Natomiast później gdzieś w rozwoju i w tym wszystkim uczyłam się o tym, puszczałam, pisałam,
próbowałam rozmawiać, natomiast później przyszła taka druga ściana tego właśnie z tego rozwoju, że jak ja już tyle wiem i już tyle przeczytałam i jeszcze tyle filmów nakręciłam, to ja już nie powinnam się tak czuć, ja już nie powinnam być smutna, ja już nie powinnam być zdenerwowana, już nie daj Boże wkurzona, na pewno nie. I ja znowu zaczęłam to wpychać na nowo, znowu, znowu, znowu. I wiele rzeczy się musiało wydarzyć, żebym ja zrozumiała, że to nie o to chodzi. Jedną z takich osób właśnie była Susan David. Te kilka lat temu trafiłam na wywiad z nią, później na TED Talk i kilka osób, które oglądałam, które potrafiły publicznie się, nie wiem, gdzieś tam rozpłakać albo powiedzieć, że się wkurzyły albo że jest im ciężko. Ogromną robotę w tym temacie na cały świat robi Brené Brown, o której rozmawialiśmy już nieraz i będziemy dzisiaj też rozmawiać. I ja też wspomnę, kochani, o niej w PDF-ie, więc się nie martwcie. Więc to jest takie, wiecie, znów, dla wielu z nas to jest oczywista rzecz, dla wielu z nas to nie jest oczywista rzecz. I dla mnie ona najpierw nie była oczywista w takim moim życiu wiele lat temu, a później jakby stała się taka oczywista, ale jak już zaczęłam trochę wiedzieć, to znowu sobie taką postawiłam poprzeczkę, że ja to już teraz nie mam prawa w ogóle mieć złego dnia, bo nie wiem, bo tam kilka książek przeczytałam, filmów nakręciłam. I właśnie wtedy, jak ta Susan David czy Brené Brown, które są psychologami i naprawdę ludźmi, którzy robią niesamowitą robotę i którzy publicznie mówią, hej, jest okej. Okay. Czasem potrzebujemy naprawdę usłyszeć to tyle razy, że jest okej okay i że to nie znaczy, że z nami jest coś nie tak. Tak funkcjonuje nasze ciało, tak funkcjonuje nasz umysł. My chcemy nauczyć się z tym obcować, chcemy nauczyć się, jakby to jest to, co ona tutaj powiedziała, gniew nie jest twoim panem, jest twoim sługą, ale moment, kiedy my nie mamy takiej samoświadomości i przyzwolenia i też takiej wiedzy, która jest teraz dostępna w przeróżnych mądrych książkach, jak obcować z tym, jak sobie radzić, jak wsiąść jakby z przodu samochodu i być kierowcą tych emocji, a nie być jakby pasażerem, gdzie to one nami kierują i nawigują, no to naprawdę ciężko się w tym wszystkim połapać. Więc, kochani, więc to tyle na temat gniewu i znów, ona tutaj dużo więcej wcale w tym temacie nie pisze, natomiast myślę, że takie rozgadanie się na temat emocji jest ważne, dlatego że czy to jest ten proces drogi artysty, czy to jest nasze życie codzienne, czy to nie jeden projekt jeszcze będziemy wspólnie robić, będą nami szarpać, jak to się mówi potocznie, emocje. One będą przychodzić, przelatywać, czasem bez zapowiedzi po prostu. I my chcemy jakby no mieć tutaj na tyle, na ile się da, tą sprawność emocjonalną, mówiąc nomenklaturą Susan David. Później Julia opowiada o synchroniczności. Opowiada o czymś takim, że w pewnym momencie, kiedy wchodzimy na taki tor, i o tym w ogóle dużo różnych książek w rozwoju też opowiada, że w pewnym momencie, jak wchodzimy na taki tor, gdzieś zaczynamy iść za tą, wiecie, za sobą i stawiamy się, to zaczną się takie różne rzeczy zadziewać. I żeby gdzieś się otwierać i zwracać uwagę na to i nie pozwolić umysłowi też zbojkotować. Czasem będzie, że będziemy gdzieś, nie wiem, przechodzić i zobaczymy, nie wiem, może ktoś czyta taką samą książkę jak my. Wiecie, takie rzeczy się zdarzają, zadziewają i znów. Ja kiedyś uważałam, że to jest jedna wielka ściema. Później miałam bardzo dużo takich momentów w swoim życiu, tych takich synchroniczności. Czasem to są takie drobne momenty, trochę takie drobne, wiecie, poklepanie od życia po plecach. Hej, jesteś na dobrej drodze. Więc ona tutaj zachęca do tego, żeby się otwierać na to i zachęca do tego, żeby też nie dać się umysłowi jakby zbojkotować i zakopać tego, że to jest takie coś, co się będzie nam przydarzać i że to jest, no, że to jesteśmy jakby na dobrej drodze. Natomiast jakby się komuś takie coś nie przydarzało, no to zachęcam, żeby, wiecie, żeby się nie zniechęcać, że nagle jak tutaj nie będą, nie wiadomo, gdzie z nieba nam brawa bić, to też jest okej. Takie przykłady tej synchroniczności. Pewna kobieta przyznaje, że marzyła o aktorstwie. Następnego wieczoru na przyjęciu siada obok mężczyzny, który okazuje się nauczycielem sztuki aktorskiej. Kobieta myśli o powrocie na studia. W skrzynce pocztowej znajduje formularz rekrutacyjny ze szkoły, do której chciała się zapisać. Inna kobieta zastanawia się, skąd by tu wypożyczyć pewien filmowy rarytas, którego jeszcze nie widziała. Dwa dni później znajduje go w pobliskiej księgarni.
Więc takie rzeczy też będą się przydarzać, więc możemy się sobie wspólnie umówić, kochani, żebyśmy się otwierali na to i też jak będą Wam się takie rzeczy przydarzać, to może dzielmy się na właśnie staw się do życia, żeby też inspirować jeden drugiego. Dobra, kochani, idziemy dalej, słuchajcie, więc synchroniczność mamy załatwioną, ona tu więcej o tym pisze. No i teraz mamy taki temat, który jest ważny, który trochę będzie się łączył z tym gniewem, który dotyczy wstydu. Wstyd, kochani, to jest po prostu taki urwis, który to jest taka ściana, która stoi, to jest najgrubsza ściana, która stoi w ogóle do... Och, to jest taka rzecz, to jest taki glut, mówiąc moją nomenklaturą. To jest taki glut, który jest na drodze do wszystkiego innego, aż na pewno kreatywność. Wiecie, jak wiele rzeczy my byśmy zrobili, ile blogów by powstało, ile firm byłoby otwartych, obrazów namalowanych, przyjaźni zawartych, randek, które by się odbyły, relacji pewnie, które by powstały, gdybyśmy się nie wstydzili. Ile jakby takich idei w firmach nowych byśmy my wykreowali, gdzieś podnieśli tą rękę, dali tą ideę, gdybyśmy się nie wstydzili. Ten wstyd po prostu jest naprawdę ogromnym narzędziem, które często nas powstrzymuje przed tym, żeby kreować, który łączy się z tym perfekcjonizmem, który łączy się z lękiem przed krytyką, więc rozłożymy sobie na drobne kawałki ten wstyd, używając tego, co mówi Julia i używając Brené Brown, która całe życie poświęciła pracy nad wrażliwością i wstydem, bo one idą ze sobą w parze, więc trochę o tym porozmawiamy. To się będzie też łączyło z tym gniewem i z takim, wiecie, zdrowym też doświadczaniem tych emocji. Więc pójdźmy na razie tym, co mówi tutaj Julia, dobra? Tutaj będę więcej czytać niż mówić, kochani, bo ona dość fajnie tutaj o tym opowiada. Wstyd. Część z Was myśli sobie teraz, gdyby tak łatwo było wziąć się do roboty, nie czytałbym tej książki. Ci z nas, których paraliżuje lęk przed działaniem, zwykle są ofiarami sabotażu ze strony innego odwiecznego wroga – wstydu. Wstyd jest narzędziem kontroli. Tworzeniu dzieła sztuki może towarzyszyć uczucie, jakby się zdradzało jakiś rodzinny sekret. Dlatego, że wstyd rodzi się tam, gdzie są sekrety, jakby, tak? Więc gdzie my czujemy właśnie, że i w ogóle w ujawnieniu sekretów jest bardzo duże uleczenie. Oczywiście to nie chodzi o to, że my mamy, nie wiem, gdzieś iść publicznie na fejsa i od razu te sekrety ujawniać. Czasem to będzie właśnie na stronach naszego piszu-piszu, czasem to będzie rozmowa z naszymi bliskimi, czasem to będzie terapia, a czasem to będzie czasem nasza kreatywność, nasza kreacja będzie takim sekretem, ale czasem będzie tam coś innego, co powstrzymuje nas przed kreatywnością i kreacją, bo boimy się, że ten sekret wyjdzie na jaw. Więc jakby znów te sekrety z wstydem, ten wstyd używa sekretów właśnie, żeby nas trzymać w uwięzi. Wyjawienie sekretów z natury swojej wiąże się z wstydem i lękiem. Pojawia się pytanie, co oni o mnie pomyślą, gdy się dowiedzą? Jest to przerażające pytanie, zwłaszcza jeśli zostaliśmy kiedyś zawstydzeni z powodu naszej ciekawości lub dociekliwości. Więc idziemy dalej. Pytanie, co pomyślą sąsiedzi, to sposób zawstydzania służący ukrywaniu rodzinnej patologii. Pamiętacie, ile razy za dziecka, zresztą Kasia Nosowska ma taki fajny rozdział w swojej książce, tej najnowszej, którą w ogóle z serca polecam, co ludzie powiedzą, wiecie, co ludzie powiedzą, co sąsiedzi powiedzą, to po prostu była jak mantra dla nas, to była nasza mapa w ogóle do poruszania się, co można, czego nie można, co wypada, jak się ubrać, jak stać, kiedy iść do kościoła, ile jeść, wiecie, naprawdę, to była nasza mapa, co ludzie powiedzą, co pomyślą sąsiedzi. Sztuka otwiera szafy, przewietrza piwnice i strychy, przynosi uzdrowienie. Zanim jednak rana będzie mogła się zagoić, trzeba ją dostrzec. Reakcją na obnażenie rany, wystawienie jej na powietrze i światło, czyli na działalność artystyczną, często bywa zawstydzanie. Dla wielu artystów głównym źródłem wstydu są złe recenzje.
A w dzisiejszych czasach, wiecie, twórczość jest wystawiona na opinię ludzi tak mocno poprzez to, że mamy do czynienia z social media, że nasze życia są jakby widoczne na ekranie, czy to jest blog, czy to jest jakakolwiek firma. To już nie jest tak, że ktoś musi, nie wiem, tam kręcić filmy na YouTube, tylko w dzisiejszych czasach, czy to jest piekarnia, czy to jest kwiaciarnia, czy to jest korporacja, to wszystko jest dostępne jakby na internecie, to wszystko jest na oczach ludzi i każdy może wejść i po prostu wystawić opinię. I w dodatku to jest takie, że czasem ta krytyka jest adekwatna, czasem naprawdę komuś coś nie smakowało albo nie wyszło, ale też jesteśmy nastawieni na coś takiego, że ktoś może kompletnie sobie wymyślić coś i pójść i publicznie to napisać i to może faktycznie nie być prawdą. I to jest dla nas absolutnie przerażające w ogóle. Zwłaszcza dla kogoś, kto większość życia chował gdzieś swoją twórczość i chce ją teraz wystawić na zewnątrz, tak? Artysta, który w dzieciństwie był zawstydzany z powodu swoich potrzeb, dociekliwości, oczekiwań, może odczuwać wstyd nawet bez zawstydzających recenzji. I to też jest ważne, że czasem nawet jeżeli w dzisiejszych czasach nie mamy jeszcze zawstydzających, jeszcze nie mamy takiej historii, jeszcze nam się to nie przydarzyło, ale za dziecka gdzieś byliśmy zawstydzani za w ogóle przejawianie własnego zdania, mówienia czegoś, czy własnej ciekawości nawet. Coś, co jakby jedną z rzeczy, która jest ogromnym narzędziem do kreatywności, ale też na przykład do takiej pracy nad sobą, nawet na terapii z terapeutą, jest ciekawość. Ciekawość jest tak niesamowitą. Brené Brown, on mówi, że zwłaszcza dla ludzi po 30, ciekawość jest taką naszą superpower. To jest supermoc, której możemy użyć, bo bardzo ciężko nam już wejść w głąb siebie, dlatego że już tak wiele się wydarzyło i tak bardzo właśnie się zapuszkowaliśmy, a ciekawość jest w stanie przebić się. Natomiast od dziecka nam mówiono, ciekawość to pierwszy stopień do piekła jakby, gdzie ciekawość jest pierwszym krokiem do kreatywności, pierwszym krokiem do takiego odkrywania też, na przykład u mnie na kursie bardzo często mówimy o tym, że ciekawość to jest jedno z najważniejszych narzędzi, żeby w ogóle podejść do siebie z taką delikatnością, nawet do pracy z emocjami. Ciekawość jest taką, jest takim, okej, ja zobaczę, o co chodzi z tym wstydem, ja zobaczę, o co chodzi z tym gniewem, tak? To ona ma w sobie delikatność, ona ma w sobie otwartość, ona ma w sobie chęć zobaczenia, chęć zrozumienia. A gdzieś od dziecka ta mantra, ciekawość to pierwszy stopień do piekła, to ona jest, wiecie, ugruntowana w naszej podświadomości bardzo mocno. W twórcach często, choć niesłusznie, wywoływany jest wstyd artystyczny. Uczymy się, że kreatywność jest czymś niestosownym. Przyswajamy sobie tę lekcję i natychmiast zapominamy, że ją przerobiliśmy. Wstyd chowany pod słowem nieważny żyje w nas dalej i tylko czeka, by przylgnąć do kolejnych wysiłków. Już samo podejmowanie prób artystycznych wywołuje u nas wstyd. Zajmując się sztuką, nie myślimy o rzeczowej krytyce, lecz o krytyce, która sprowadza się do pytania, jak mogłeś, i sprawia, że artysta czuje się jak zawstydzane dziecko. Nawet konstruktywna krytyka ze strony życzliwego przyjaciela wobec początkującego pisarza może być gwoździem do jego pisarskiej trumny. I tutaj ona opowiada o tym, jak my potrzebujemy takiej bezpiecznej wylęgarni. My ostatnio nazwaliśmy to takim kloszem, taką szklarnią, tak? Że my wiemy, że życie jest pełne po prostu wszystkiego na planecie Ziemia. Będą ludzie, którzy będą nam bić brawo. Rozmawialiśmy o tym, że ta arena na planecie Ziemia ma w sobie wszystko. Ma ludzi, którzy nas będą wspierać, ma ludzi, którzy będą za nami zawsze stać, ma ludzi, którzy będą przychodzić, odchodzić i ma ludzi, którzy po prostu będą nas krytykować. I że jakby odwaga tego człowieka, który chce wyjść na tą arenę, nie polega na tym, że on ma zadowolić wszystkich albo zrobić tak, żeby ci krytycy na tej arenie się nie znaleźli, tylko leży w takim przyzwoleniu na to, że jedni i drudzy tam są
i po prostu uzbrojeniu się w takie narzędzia, żeby sobie z tym radzić i dalej mieć siłę i odwagę, żeby we wrażliwości i w prawdzie wyjść na tą arenę, tak? Więc my wiemy, że na tej arenie będzie wszystko. Natomiast ona tutaj, Julia, opowiada o tym, że ten artysta nasz, zwłaszcza ten, który się wykluwa, ten wczesny taki, którym ona, często ona go nazywa dzieckiem artystycznym, on potrzebuje, szuka takiej bezpiecznej wylęgarni. Ona to nazywa bezpieczną wylęgarnią. Więc w idealnej sytuacji jest nią najpierw najbliższa rodzina, później szkoła, a wreszcie przyjaciele i wielbiciele. Rzeczywistość rzadko bywa idealna. Dlatego sami musimy sobie stworzyć bezpieczne otoczenie. Musimy chronić nasze wewnętrzne dziecko, artystę, przed wstydem. Jak? Rozbrajając dziecięce wstydy, przelewając je na papier, dzieląc się nimi z kimś zaufanym i wyrozumiałym. Kiedy ujawniamy wstydliwe sekrety związane z naszą sztuką lub poprzez sztukę je wyrażamy, wydobywamy siebie samych i innych z mroku. Nie zawsze jest to mile widziane. Musimy się nauczyć, że kiedy nasza sztuka obnaża jakiś sekret ludzkiej duszy, odbiorcy mogą nas zawstydzać, że ośmieliliśmy się to zrobić. Więc dwie rzeczy tutaj, kochani. Porozmawiamy o tej bezpiecznej wylęgarni. Już o niej trochę rozmawialiśmy i tak jak ona mówi, w idealnym świecie to powinni być nasi najbliżsi ludzie, szkoła i później przyjaciele, ale ciężko tutaj o idealne warunki na planecie Ziemia, więc czasem my będziemy potrzebowali sobie sami stworzyć taką bezpieczną wylęgarnię. I rozmawialiśmy o tym, że po to mamy nasze spotkania tu, po to mamy grupę Staw się do życia na Facebooku z Eweliną Stępnicką, która jest taką bezpieczną wylęgarnią. Jest takim miejscem, gdzie wspieramy siebie, tak? I znów, to jest taka, wiecie, to jest wylęgarnia, w której rozkwitamy. Później i tak będzie trzeba iść do tego dorosłego życia i zmierzyć się z tym, że na tej arenie będzie wszystko. I powiem Wam, że ja wiele lat gdzieś, jak byłam już na internecie, nie zdając sobie sprawy z tego, że moje życie zaprowadzi mnie tu, gdzie prowadziło, zawsze myślałam, że to będzie kilka filmów i to się skończy, to ja naprawdę bardzo próbowałam dopasować moją kreację do wymogów tych ludzi, bo tych ludzi było niewiele, wiecie, to nie były takie czasy, że nie wiem, tysiące ludzi po prostu było na... Social media nie było tym, co jest dziś, nie było smartfonów jeszcze, jak ja zaczynałam. Natomiast i tak tam była mała arena, na której było kilkanaście osób i to mi wystarczyło do tego, żeby wyginać się i naginać i robić wszystko, żeby tylko udobruchać każdego, tym samym totalnie zostawiając tą naturalną formę swojej kreacji. Oczywiście ja też pamiętam to, że właśnie poprzez wstyd nie powiedziałam swoim najbliższym znajomym, przyjaciołom, z którymi mieszkałam w ogóle w Nowym Jorku, że ja coś takiego w ogóle robię, bo się właśnie wstydziłam. I się wstydziłam, co oni powiedzą, i się wstydziłam, że to jest niewystarczająco dobre i w jakimś dziwnym taki sposób łatwiej mi było być z obcymi ludźmi, którzy mnie nie znali, niż przyznać się tym ludziom, których kochałam i których znałam wiele, wiele lat. Więc czasem tak jest, że będzie trzeba sobie tą wylęgarnię taką, wiecie, bezpieczną, a przyjazną znaleźć, ale gdzieś ważnym jest też wiedzieć to, o czym rozmawialiśmy ostatnio i to, o czym mówi Brené Brown, że no, na planecie Ziemia, na tej naszej arenie, jak już wyjdziemy i będziemy tworzyć, będzie wszystko. Po prostu będą ludzie, którzy będą nam bić brawo, będą ludzie, którzy będą nas krytykować. I żeby nie próbować nawet tego uniknąć, tylko to troszeczkę tak jak z emocjami. A, czekajcie, kochani, bo mnie wyrzuciło na chwilę z Instagramu. Dobra, wróciłam. To trochę tak jak z Instagram, trochę tak jak z emocjami, że czasem byśmy chcieli tylko tych dobrych, prawda, doświadczać, a już tych złych nie doświadczać. Natomiast, tak jak Susan David mówi, na tej planecie Ziemia są i te emocje. Więc my chcemy nauczyć się w zdrowy sposób doświadczać jednego i drugiego. I tak samo jest trochę z tymi ludźmi, którzy będą mieć dostęp do naszej twórczości. Jak będziemy chcieli zadowolić wszystkich, to się wyłożymy i nie będziemy tworzyć stąd, bo wtedy, no bo to nie będzie stąd, tylko to będzie pod innych, nawet nie dla innych, a pod innych. Albo będziemy się chować i się wycofamy kompletnie, albo zostawimy siebie i będziemy tworzyć coś, co ma zadowolić wszystkich, a się tak nie da. Więc bardziej to jest takie zrozumienie, że na tej arenie
Będą i tacy ludzie, i tacy, i to jest natura życia, i istnienia, i bycia, i doświadczenia. Tylko często my myślimy wtedy, że to jest nasza wina i że z nami jest coś nie tak, bo tak bardzo do naszej twórczości przykleiliśmy naszą wartość. Jak ktoś zbeształ naszą twórczość i mu się coś nie podoba i skrytykował to, to my od razu, my czujemy się skrytykowani i zbesztani, że z nami jest coś nie tak. I to jest bardzo trudne do rozdzielenia. I zaraz o tym porozmawiamy, bo o tym mówi Brené Brown bardzo dużo. Że ten moment, kiedy my nadajemy swoją sobie wartości poprzez naszą twórczość, to jest po prostu takie, wiecie, powolne samobójstwo, bo tam będzie zawsze ktoś, kto nas będzie krytykował. I czasem naprawdę ciężko jest nie wziąć tego osobiście, ale jak wejdziemy na YouTube, na przykład w dzisiejszych czasach, i możemy wejść na najbardziej niesamowity filmik, wiecie, to może być, nie wiem, jakiś psiak, kociak, albo jakieś dziecko po prostu, no coś tak słodkiego, że po prostu myśl, albo jakaś muzyka tak piękna, że po prostu łzy w oczach i wzruszenie na całym ciele. I tam na przykład będzie i tak 100 łapek w dół, tak? I albo 200, albo 1000 czasem. I sobie myślicie, ile razy mieliście taką myśl, kto mógł tego nie lubić? Jakby, jak tam ktoś mógł w ogóle pomyśleć, że to jest, że to nie jest ładne, albo nie jest piękne? Więc tak naprawdę jest po prostu, no jest i to na tej planecie, kochani, tak? Więc jakby, skoro to się dzieje w stosunku do takich rzeczy, no to to też będzie się działo w stosunku do nas. Idziemy dalej, zobaczymy, co ona tu jeszcze mówi. Aha, no i to było o tej wylęgarni bezpiecznej. Natomiast ona tutaj też opowiada o tym, że sztuka często wyjawia właśnie sekrety. Czasem wyjawia taką wrażliwość, prawdę. I albo nasza sztuka wyjawia nasze sekrety, które są też sekretami gdzieś naszych bliskich i to spotyka się z krytyką innych, albo przejawia takie sekrety i dotyka takich rzeczy, z którymi my się już pogodziliśmy, ale inni się jeszcze nie pogodzili i my możemy być takim wyzwalaczem i takim zaczepiaczem. Nasza twórczość może być tym dla innych i wtedy też to może spotkać się z krytyką. Czyli to jest to, co nam mówi. Musimy się nauczyć, że kiedy nasza sztuka obnaża jakiś sekret ludzkiej duszy, odbiorcy mogą nas zawstydzać, że ośmieliliśmy się to zrobić. Ona tutaj opowiada o tym, że jest taka odtrutka na wstyd, kochani. No i jak myślicie? No ta odtrutka na wstyd to jest miłość i uznanie dla siebie. I ona tu opowiada swoją historię o tym, jak coś tam jej się przydarzyło i ona później tą odtrutkę zażyła. Miłość i uznanie dla siebie. Poszłam na spacer po Rock Creek Park, modliłam się, sporządziłam listę dotychczasowych komplementów i pozytywnych recenzji. Nie mówiłam sobie, nic nie szkodzi. Powiedziałam wewnętrznej artystce, rana się zagoi. To jest też takie ważne, że to boli, gdy inni nas krytykują. My nie chcemy sobie mówić, ej, wszystko jest okej, nic się nie stało. Bo to nie jest prawda, jakby, hej, to boli. To tak, jak ona powiedziała, nie powiedziałam sobie, nic nie szkodzi. Bo to nam szkodzi, jakby to nas boli. Brené Brown też dużo o tym mówi, że ty nie chcesz wejść w taką przestrzeń, mam to w dupie. Mam to w dupie, mam to gdzieś. Bo gdy my mówimy, mam to w dupie, mam to gdzieś, to my znowu zamykamy się, nakładamy zbroję. Mam to w dupie, mam to gdzieś i my zamykamy się, a nie możemy wyłączyć emocji i odczuwania selektywnie. Czyli jak wyłączamy i zamykamy naszą wrażliwość, to zamykamy miłość, kreatywność, współodczuwanie, empatię. Nie da się wyłączyć nas selektywnie. Fajnie by było w ogóle, nie? To była zajebista sprawa, nie? Ja wyłączam wstyd, złość, frustrację, lęk, wszystko inne zostawiam włączone. Może niedługo tak będzie można, wiecie. Może, nie wiem, jakieś oddychanie, medytacja i sobie będziemy mogli wyłączać. Wiadomo, dużo jesteśmy w stanie zrobić jakby samoobserwacją, medytacją i w ogóle, pewnie. Natomiast znów, wróćmy tak trochę na planetę Ziemia i naprawdę popatrzmy. I też ona właśnie pięknie mówi o tym, Brené, że my chcemy mieć tą możliwość współodczuwania. Dlatego my nie chcemy udawać, że to nas nie boli. To bardziej zrozumienie tego, co nami jest, a co nami nie jest.
i ona to w detalach opowiada w swoich książkach, tak? Gdzie my często nasze poczucie wartości uzależniamy od opinii innych ludzi, a nasze poczucie wartości nie żyje w opiniach innych ludzi. Albo przyklejamy do naszej twórczości, a nasza twórczość to nasza twórczość, a nasze poczucie wartości jest ponad naszą twórczość. Nawet nasza twórczość nie jest w stanie tego zdefiniować, ani besztanie naszej twórczości nie jest w stanie nam tego odebrać, ale my często to wszystko do jednego worka wrzuciliśmy. Więc ona gdzieś pokazuje w swojej pracy, jak radzić sobie z tym, ale nie poprzez zamrażanie się, odcinanie właśnie, wchodzenie w taką, wiecie, zbroję, mam to gdzieś, ale też nie totalnie rozkładanie się i łykanie tego wszystkiego i bycie ciąganym przez opinie innych ludzi, tylko takim powrotem do siebie i do odnalezienia tego poczucia wartości tu i przyzwolenie sobie na to, że na tej arenie będzie jedno i drugie, tak? Więc znów ta sprawność emocjonalna, ta umiejętność radzenia sobie w zdrowy sposób z emocjami będzie też bardzo pomocna w tym wszystkim. Więc no jeszcze tutaj co chcę powiedzieć, że to jest taki ważny aspekt. Nie mówiłam sobie, nic nie szkodzi, tak? Że hej, to boli, ale ja się otrzepię. Kiedyś ktoś, jak ja mogę to opowiedzieć, żeby tu nie przekląć za mocno. Kiedyś słuchałam właśnie takiego wywiadu z Brené Brown i ona się zapytała ludzi na scenie, co sprawia, że oni nie kreują jakby, a nie wychodzą właśnie na tą arenę. I jedna kobieta podniosła rękę i powiedziała, że no ja się boję, że ja coś zrobię i to się komuś nie spodoba i ja dostanę w łeb jakby przysłowiowo i się potknę i upadnę. A Brené, wiecie, ona jest taką psycholożką, znaczy ona jest social worker, to się w Stanach nazywa, w Polsce tłumaczony jakby pracownik socjalny, ale to nie jest jakby taki sam zawód. Ona jest profesorką na uniwersytecie i w ogóle wiele książek napisała. W każdym razie, wiecie, taka poważna babka i ona mówi: nie, 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 ty się nie potkniesz, ty się nie wywrócisz, ty się wypier. I tak przeknęła. I ty położysz się i po prostu będziesz leżeć i kwiczeć, ale ty wstaniesz, się otrzepiesz i pójdziesz dalej. Bo tak wygląda twórczość, jakby tak wygląda kreatywność, tak wygląda bycie tutaj, że czasem po prostu jeden komentarz cię zmiecie albo cokolwiek się wydarzy, że po prostu no, my jesteśmy wrażliwymi osobami, które też zrobią tak wiele, żeby poczuć konekcję z drugim człowiekiem. I czasem przez to, że ta konekcja i to poczucie tej konekcji z drugim człowiekiem jest dla nas takie ważne, to czasem taki komentarz nas tak po prostu tak trzepnie, że my się nie tylko wywrócimy, tylko naprawdę wyrżniemy kompletnie. Więc idziemy dalej. Ale żeby sobie powiedzieć, nie mówić sobie, nic nie szkodzi. Hej, boli, zaszkodziło mi to, bolało, odbija mi się to, boli głowa i serce i w ogóle i tyłek. Ale powiedziałam wewnętrznej artystce, rana się zagoi. I to jest to, rana się zagoi. Masz do czynienia z wewnętrznym dzieckiem. Znęcanie się nad artystą dzieckiem wywołuje bunt, a bunt blokadę. Wszystko, co można zrobić z miażdżącą krytyką, to wylizać po niej rany. Więc też w tych momentach my chcemy być jakby dla siebie. My chcemy być ze sobą, my chcemy być dla siebie, kochani. I ona tutaj daje taki fajny, dobra, dojdę tutaj, jeszcze tak, rozwój. Rozwój odbywa się według zasady. Dwa kroki do przodu, krok wstecz. Pamiętaj o tym, bądź dla siebie bardzo wyrozumiały. Wiecie, ile razy tutaj to mówimy, do znudzenia, nie? Odrodzenie twórcze to powrót do zdrowia. We wtorek jesteś zdolny do wielkich rzeczy, a we środę robisz w tył zwrot. To normalne. Rozwój następuje zrywami. Czasami będziesz trwać w uśpieniu. Nie zniechęcaj się. Pomyśl, że odpoczywasz. Bardzo często bywa tak, że po całym tygodniu olśnień przychodzą dwa tygodnie posuchy. Poranne strony wydają się bezsensowne. To nieprawda. Gdy odrabiasz je nawet zmęczony i znudzony, uczysz się odpoczywać nad kartką. To bardzo ważna umiejętność. Maratończycy radzą, by po każdej mini szybkiego biegu zaliczyć 10 wolnych. Z twórczością jest tak samo. Dewiza śpiesz się powoli, zdaje egzamin. Jeśli wytrwasz przy tym, żeby każdego ranka zapisywać 3 strony i każdego dnia robić dla siebie jedną miłą rzecz, poczujesz się znacznie lepiej.
Ćwicz w dobroci. Ćwicz się w dobroci wobec siebie. Przez konkretne drobiazgi. To jest ważna lekcja, kochani. Wiecie, to są te proste rzeczy. Ale tak naprawdę to są tak ważne rzeczy, że to można do znudzenia powtarzać. I czasem będziemy mówić, ja to wiem, ja to wiem. I wiadomo, że my to wiemy. Wiedzenia to nam nie brakuje w dzisiejszych czasach. Jakby to my wiemy za dużo nawet. To się odbija nam tym wiedzeniem. Aż głowa boli od tego wiedzenia. Ale na ile my to robimy, co my wiemy? Jeszcze raz. Ćwicz się w dobroci wobec siebie poprzez konkretne drobiazgi. Zajrzyj do lodówki. Czy dobrze się odżywiasz? Czy masz zapas skarpetek? Czy masz pościel na zmianę? A może sprawiłbyś sobie nową roślinę? Termos na długie dojazdy do pracy? Wyrzuć część starych, znoszonych ubrań. Nie musisz trzymać wszystkiego. Więc takie drobne rzeczy, kochani. Tak, takie drobne, drobne rzeczy. Jeszcze raz przeczytam to jest ważne, bo to jest taka przypominajka z posta, z niej jutro zrobię. Rozwój odbywa się według zasady. Dwa kroki do przodu, krok wstecz. Pamiętaj o tym. Bądź dla siebie bardzo wyrozumiały. Odrodzenie twórcze to powrót do zdrowia. We wtorek jesteś zdolny do wszelkich do rzeczy wielkich, we środę robisz w tył zwrot. To normalne. Rozwój następuje zrywami. Czasami będziesz trwać w uśpieniu. Nie zniechęcaj się. Pomyśl, że odpoczywasz. To dobre. Bardzo często bywa tak, że po całym tygodniu olśnień przychodzą dwa tygodnie posuchy. Poranne strony wydają się bezsensowne. To nieprawda. Gdy odrabiasz je nawet zmęczony i znudzony, uczysz się odpoczywać nad kartką. To bardzo ważna umiejętność. Dewiza śpiesz się powoli, zdaje egzamin. To ważne, kochani. W tej swojej prostocie bardzo ważne. I tu ważna rzecz. I tu to też ma się do randek. Nade wszystko eksperymentuj z samotnością. Będziesz musiał się zobowiązać do spędzania czasu w spokoju, sam na sam ze sobą. Postaraj się nabrać nawyku sprawdzania, co u ciebie. Co jakiś czas w ciągu dnia złap oddech. Zapytaj siebie, jak się czujesz. Wysłuchaj odpowiedzi. Zareaguj życzliwie. Jeśli robisz coś bardzo trudnego, obiecaj sobie później odpoczynek i jakąś nagrodę. Tak. Poproszę, żebyś się ze sobą cackał jak z dzieckiem. Wydaje się nam, że artysta musi być twardzielem, cynikiem i chłodnym intelektualistą. Zostaw to krytykom. Ty jako istota twórcza dokonasz znacznie więcej, gdy jesteś rozpieszczany, niż gdy ci ktoś dokucza. A czasem sobie tak dokuczamy, kochani. To jest takie ważne, wiecie, znamy się nie od dziś wielu tutaj i tak wiele razy ja opowiadałam o tym, żeby spędzać ten czas ze sobą, żeby, wiecie, 5-10 minut, czasem mówiliśmy, że nawet 10 minut na klopie z własnym geniuszem to już dobry początek. Te chwile samotności ze sobą, te chwile, my mieliśmy różne darmowe projekty, mieliśmy taki projekt, gdzie cały tydzień pytaliśmy się siebie właśnie, jak się czujemy, a mieliśmy później następny tydzień, gdy pozwalaliśmy sobie czuć się w jakikolwiek sposób. Właśnie uczyliśmy się obcować z tymi emocjami, tak? Więc tak jak ona tutaj mówi, na te wszystko eksperymentuj z samotnością. Kochani, czasem to będzie naprawdę prysznic, czasem kąpiel, czasem toaleta, czasem obieranie ziemniaków, czasem spacer, czasem prowadzenie dzieci do szkoły. Gdzieś być po prostu ze sobą, uczyć się być. Tam jest tak dużo odpowiedzi, tak dużo pytań, tak dużo kreacji, ale też tak dużo tych emocji, które zalegają. A teraz biorąc to, co dzisiaj mówiliśmy na samym początku live'a, że nasze emocje to informacje. Tam jest tak dużo informacji dla nas i one wszystkie są ważne. I jak poczujemy w pewnym momencie, ej, tam jest tak dużo informacji, mówiąc nomenklaturą Tomka Zielińskiego, a nosimy w sobie worek słów niewypowiedzianych. Czasem będziemy potrzebowali kogoś do pomocy, żeby nam pomógł ten worek rozpakować i to też jest okej. Ale prędzej czy później my chcemy naprawdę się tym zaopiekować, bo to nam zalega, kochani. To się samo jakby nie opróżni, jak my tam gdzieś się nie stawimy do tego. Co jakiś czas w ciągu dnia złap oddech i zapytaj się siebie, jak się czujesz. Wysłuchaj odpowiedzi, zareaguj życzliwie.
Boom. Powoli kończąc, kochani, przejdziemy do książki Z wielką odwagą Brené Brown. Jutro podamy to w PDF-ie, nie martwcie się, ale Z wielką odwagą Brené Brown. I ona tu dużo mówi o wstydzie i o wrażliwości. W ogóle jej, cała jej, ja szukałam tego wywiadu, o którym rozmawialiśmy tydzień temu. On kiedyś był przetłumaczony na polski o Arenie i o krytyku. Został skasowany w ogóle, więc nie mogłam go już znaleźć. Szukałam go wszędzie i jest usunięty z YouTube. Natomiast jest tutaj rozdział taki cały, on jest długi, ale tylko kawałek przeczytam. Zrozumienie i zwalczanie wstydu. Więc tak, zacznijmy od tego. Wstyd czerpie swoją moc z tego, że jest niewypowiedziany. Pamiętacie, ile razy, znów jak ktoś jest ze mną od lat, to na pewno to słyszał miliony razy, ile razy właśnie ja mówię, że najważniejsza tak naprawdę praca, którą tu robimy wspólnie, to właśnie nie jest jakiś taki mój monolog, gdzie ja tam opowiadam to, co my wiemy, bo przecież ja nic tutaj nowego nie mówię, my to wszystko wiemy. Natomiast ten moment, gdy się dzielimy w komentarzach, ten moment, gdy mamy w sobie takie poczucie, ojej, to ty też tak masz, o wow, to oni też tak mają, o wow, to może nie jest moja wina, albo ze mną może wszystko jest okej. Ten moment, kiedy mamy to zrozumienie, że nie tylko my tak mamy, kiedy to jest jakby powiedziane na głos i przestaje być tym sekretem, to traci swoją moc. Dosłownie traci swoją moc. Wstyd ma ogromną moc, kiedy jest niewypowiedziany. Dlatego ja mówiłam, że właśnie gdy dzielimy się w tych komentarzach i zaczynamy widzieć, oh my gosh, my naprawdę jesteśmy w tym razem, to zaczyna naprawdę puszczać, rozpuszczać ten wstyd. Wstyd czerpie swoją moc z tego, że jest niewypowiedziany. Dlatego właśnie uwielbia perfekcjonistów. Jakże łatwo zamknąć nam usta. Jeśli wykształcimy w sobie dostatecznie dużą świadomość dotyczącą wstydu, aby potrafić go nazwać i przemawiać do niego, zwalimy go z nóg. Wstyd nie znosi słownych opakowań. Gdy o nim mówimy, zaczyna zanikać. Zupełnie tak jak kontakt ze światłem był zabójczy dla gremlinów. Język i historia wnoszą światło w sferę wstydu i niszczą go. I znów, czasem jest tak, kochani, że są takie rzeczy, których się wstydzimy, które nie są do takiego opowiadania, wiecie, gdzieś publicznie, na, nie wiem, social media. Czasem to jest coś, co chcemy przerozmawiać z kartką papieru sami. Czasem to będzie coś, co potrzebuje wsparcia terapeuty. Czasem to będzie rozmowa z naszymi najbliższymi. Natomiast wstyd ma nad nami władzę, kiedy właśnie jest niewypowiedziany, kiedy jest sekretem. To sekrety trzymają nas w uwięzi. Więc przeczytam tutaj jeszcze kilka takich urywków z tej książki. Wszyscy doświadczamy wstydu. Wszyscy mamy w sobie dobro i zło, ciemność i światło. Jeśli jednak nie uporządkujemy naszego stosunku do wstydu i naszych konfliktów wewnętrznych, to zaczniemy wierzyć, że coś jest z nami nie tak. Że jesteśmy źli, skażeni, nie dość dobrzy, albo co gorsza, zaczniemy działać zgodnie z takim przekonaniem. Jeśli chcemy być w pełni zaangażowani, odczuwać więź z innymi ludźmi, to musimy być wrażliwi, a aby być wrażliwymi, musimy rozwinąć w sobie umiejętność przeciwstawiania się wstydowi. Jeśli ma się świadomość własnego wstydu i wyrobione umiejętności radzenia sobie z nim, scenariusz ten przedstawia się zupełnie inaczej. Aha, ona tutaj opowiada o tym, to jest bardzo fajne, tylko nie będę już nas zanudzać i czytać tak dużo. Natomiast ona opowiada o tym właśnie, jak niebezpieczne w akcie twórczym, też o twórczości tu opowiada, jest przyklejanie swojego poczucia wartości do swojej twórczości, jakby tak. Więc ona o tym opowiada. Gdy dojdziesz do wniosku, że twoja wartość jest powiązana z tym, co wyprodukowałeś lub stworzyłeś, jest mało prawdopodobne, że podzielisz się efektami swojej pracy z innymi ludźmi. Więc ona mówi tak, jeżeli my czujemy poczucie wartości i łączymy je z tym, co tworzymy, to albo się nie podzielimy tym, co tworzymy, albo damy tylko kawałek tego, bo po prostu będziemy się bali, tak? Będziemy się bali tego osądu, będziemy się bali tej krytyki, bo ta krytyka będzie nie tylko krytyką naszej twórczości, ale naszej wartości. Więc znów, ona tu w szczegółach o tym mówi. Nie będę, kochani, nam tutaj za dużo czytać, bo i tak już długo siedzimy, ale tutaj
takich dwa wyrywki ważne i zmykamy. Czym jest wstyd i dlaczego tak trudno o nim rozmawiać? Jeśli jesteś niemal pewny, że problem wstydu Cię nie dotyczy, to kontynuuj lekturę. Wyjaśnię to na kilku następnych stronach. Każdą przemowę, artykuł i rozdział poświęcony wstydowi zaczynam od ABC wstydu, czyli trzech podstawowych rzeczy, które powinieneś wiedzieć na jego temat, tak abyś chciał wysłuchać mnie do końca. Pierwsze. Wszyscy musimy się z tym zmierzyć. Wstyd jest uniwersalną i jedną z najbardziej prymitywnych emocji, których doświadczamy. Ludziom, którzy nie doświadczają wstydu, brakuje empatii i zdolności do nawiązywania więzi międzyludzkich. Masz do wyboru przyznać się do doświadczania wstydu lub uznać, że jesteś socjopatą. Na marginesie to jedyna okazja, kiedy wstyd zdaje się być dobrą opcją. Drugi podpunkt. Wszyscy boimy się mówić o wstydzie. Trzeci. Im mniej rozmawiamy na temat wstydu, tym większą kontrolę ma on nad naszym życiem. Istnieje kilka bardzo pomocnych sposobów myślenia o wstydzie. Po pierwsze, wstyd to lęk przed zerwaniem poczucia więzi. Jesteśmy psychologicznie, emocjonalnie, kognitywnie i duchowo zaprogramowani na odczuwanie więzi, przynależności i miłości. Poczucie więzi wraz z miłością i poczuciem przynależności stanowią istotę naszej egzystencji. To właśnie one nadają sens i znaczenie naszemu życiu. Wstyd to strach przed zerwaniem poczucia więzi. To lęk, że zrobimy coś lub zrobiliśmy coś, lub zaniechaliśmy czegoś, ideał, którego nie udało nam się zrealizować, bądź cel, którego nie osiągnęliśmy, czynią nas niegodnymi więzi z innymi ludźmi. Nie jestem wystarczająco wartościowy bądź dobry, by zasługiwać na miłość, poczucie, przynależność lub więź. Nie da się mnie kochać, nigdzie nie należę. Oto definicja wstydu, która wyłoniła się z moich badań. Wstyd to niezwykle bolesne uczucie lub przeświadczenie, że posiadamy skazę, która sprawia, że nie zasługujemy na miłość lub przynależność. Ludzie często chcą wierzyć, że wstyd jest zarezerwowany dla tych, którzy przeżyli niewypowiedzianą traumę. Lecz to nieprawda. Wstyd to coś, czego doświadczamy wszyscy. I choć mogłoby się zdawać, że wstyd kryje się w najbardziej mrocznych zakamarkach naszej duszy, to w rzeczywistości zakrada się we wszystkie znajome miejsca. Na podstawie prowadzonych przeze mnie badań udało mi się wyszczególnić 12 kategorii wstydu. Wygląd oraz sposób postrzegania własnego ciała. Pieniądze i praca. Macierzyństwo, ojcostwo. Rodzina. Rodzicielstwo, zdrowie umysłowe i finansowe i fizyczne, uzależnienie, seks, starzenie się, religia, doświadczenie traumy, podleganie działaniu stereotypów bądź etykietowaniu. I tutaj jest kilka przykładów wstydu. Poczytam to jeszcze, bo to jest ważne. To jest tak naprawdę najważniejsze. Oto kilka odpowiedzi, które uzyskaliśmy, gdy poprosiliśmy ludzi o podanie przykładu wstydu. Wstyd to zostać zwolnionym z pracy i musieć powiedzieć o tym żonie. Wstyd to usłyszeć pytanie o termin, gdy nie jest się w ciąży. Wstyd to konieczność ukrywania się, że jest się na odwyku. Wstyd to wyładowywanie złości na dzieciach. Wstyd to bankructwo. Wstyd to mój szef wyzywający mnie od idiotu w obecności klientów. Wstyd to nieposiadanie partnera. Wstyd to mój mąż porzucający mnie dla sąsiadki. Wstyd to żądanie rozwodu przez moją żonę, która mówi, że chce mieć dzieci, ale nie ze mną. Wstyd to prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Wstyd to bezpłodność. Wstyd to mówienie narzeczonemu, że mój tata mieszka we Francji, podczas gdy tak naprawdę siedzi w więzieniu. Wstyd to porno z internetu. Wstyd to wylecieć ze szkoły dwukrotnie.
Wstyd to słyszeć kłótnie rodziców przez ścianę i zastanawiać się, czy jestem jedyną osobą, która się tego boi. To przykłady wstydu, kochani. Wstyd to prawdziwy ból. Waga społecznej akceptacji poczucia więzi jest wzmacniana przez chemię naszego mózgu, a ból, który wynika z odrzucenia społecznego i zerwania poczucia więzi, jest prawdziwy. I ona tu też opowiada dużo o tym, jak wstyd jest takim naprawdę bólem też, że choć to jest ciężko zdefiniować i ciężko namierzyć, to to nie jest tylko emocjonalny ból, który, no w ogóle emocje są bólem fizycznym odczuwanym w ciele też. Ona też tutaj o tym pisze. Więc ostatnia już rzecz, kochani. Tutaj jest taki mały, jakby jak z tym wstydem się dogadać i jak z nim się spotykać. Więc aby dotrzeć do empatii, najpierw musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Oto cztery elementy przeciwstawiania się wstydowi. Następujące po sobie kroki nie zawsze występują w takiej kolejności, lecz ostatecznie zawsze prowadzą nas do empatii i uzdrowienia. Pierwsze. Rozpoznanie wstydu i zrozumienie, co go wywołuje. Wstyd to biologia i biografia. To mocne. Wstyd to biologia i biografia. Czy potrafisz rozpoznać fizyczne oznaki świadczące o tym, że znajdujesz się w tunelu wstydu? Po omacku utorować sobie przez niego drogę i domyślić się, jakie komunikaty i oczekiwania go wywołały. I tutaj jakbyśmy mieli też mieć na przykład wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy na temat gniewu, że emocje są informacją, to tutaj ona też opowiada o tym, że czy jesteś w stanie jakby rozpoznać to w ciele, ale też po omacku utorować sobie drogę i domyślić, jakie komunikaty, jaka informacja jest z tego wstydu, tak? I oczekiwania go wywołały. Druga, praktykowanie świadomości krytycznej. Czy potrafisz skonfrontować z rzeczywistością komunikaty i oczekiwania, które kierują Twoim wstydem? Czy są realistyczne? Czy są uchwytne? Czy wiążą się z tym, kim chcesz być, albo z tym, czego Twoim zdaniem inni ludzie potrzebują bądź chcą od Ciebie? Trzecie. Wychodzenie do ludzi. Czy bierzesz odpowiedzialność za swoją historię i dzielisz się nią? Nie możemy doświadczać empatii, jeśli nie nawiązujemy kontaktów z innymi ludźmi. Czwarte. Mówienie o wstydzie. Czy mówisz o tym, jak się czujesz i prosisz o to, czego potrzebujesz, gdy odczuwasz wstyd? Przeciwstawienie się wstydowi to strategia ochrony łączności, naszej łączności z samymi sobą i naszych relacji z tymi, na których nam zależy. Jednak opór ten wymaga poznania lub myślenia, i na tym właśnie polega wielka przewaga wstydu. Gdy wstyd nadchodzi, wtedy niemal zawsze stajemy się ofiarami układu limbicznego. Czyli tego, wiecie, od razu wtedy nam się wyłącza po prostu nasza kora przedczołowa. Czekajcie, bo mnie wyrzuciło z Instagramu. Wyłącza nam się kora przedczołowa i wchodzimy w te, wiecie, czyli ta świadomość, czyli teraz jak sobie rozmawiamy, wiecie, taką właśnie świadomie tutaj z tą korą przeczuwa, to sobie myślimy, o co nam chodzi, czemu my się aż tak mocno wstydzimy, przecież wiemy, że to, przecież wiemy, że tamto, ale ten moment, kiedy czujemy, że jesteśmy w zagrożeniu, to w ogóle inne części naszego mózgu się włączają, tak? Wtedy to ciało migdałowate reaguje i wtedy albo nas zamraża, albo walczymy, albo uciekamy. Więc my to wszystko wiemy, tylko że jeszcze na podłożu tam w tej podświadomości mamy inne odruchy niż te takie z tej naszej świadomej po prostu wiedzy i tego wszystkiego, czego się uczymy i rozwijamy, czy to na terapii, czy to w książkach, czy to nawet na tych spotkaniach tutaj. Kochani, to tyle. Dajcie znać, czyli co my mamy, jeszcze podsumowanie takie, co my mamy. Mamy zastanowić się nad gniewem i w ogóle nad tymi emocjami, które nazywamy potocznie negatywnymi, żeby patrzeć na to, gdzie ten gniew mnie prowadzi, jaką mapą on jest, tak? Czasem może, a na cholerę mi w ogóle to pisanie, a na cholerę mi to w ogóle, do czego mi cała ta droga artysty w ogóle, a tato już widzi światło w tunelu, ta już obraz namalowała, a ten to już w ogóle na randce była, ja jeszcze nie. I żeby używać tego, trochę tak jak ona mówiła, że ten gniew jest informacją, tak? Że on nam mówi, on jest mapą, czyli jak ona dawała przykład,
Niech to szlak trafi, ja bym chciał zrobić jeszcze lepszy film. To gniew mówi, chcesz zrobić film, idź i rób film, tak? Więc jak będziemy gdzieś patrzeć, że jesteśmy wkurzeni, sfrustrowani, to żeby gdzieś zapytać się, ok, jaka jest informacja w tym gniewie? Chcemy patrzeć na synchroniczność, chcemy spotykać się z tą naszą samotnością, no i chcemy naprawdę popatrzeć na ten wstyd. Chcemy popatrzeć, czy on się pojawia, a może on się już w ogóle nie pojawia, czego on dotyczy w odniesieniu do naszej kreatywności, a czy jest tam jakiś sekret pod spodem tego wstydu i co możemy zrobić, tak? Skoro jednym z najlepszych takich antidotum na wstyd, ona tu opowiada o tym też, żeby robić te drobne, takie życzliwe rzeczy dla siebie, ale też idąc jakby tą drogą, o której mówi Brené Brown, to żeby zobaczyć, czy jest jakiś sposób, w jaki ja mogę ten wstyd opowiedzieć. I znów, często jeżeli to są, czy jest jakiś tam sekret, który jest, którego ja się boję i dlatego wstyd przychodzi i czy ja mogę jakoś ten sekret ujawnić. To nie znaczy, że my od razu pójdziemy publicznie i będziemy o swoich sekretach na lewo i na prawo mówić, ale może możemy do tego użyć naszych porannych stron. Czasem nie wiemy, o czym tam pisać, może tam możemy z wstydem się dogadać na tych porannych stronach. Wspierajmy siebie nawzajem. Dobra, kochani, nie dawajmy się. Tak naprawdę. Nie wymiękajmy, bo wiecie, trzeci tydzień za nami. Ja kiedyś tylko 8 rozdziałów zrobiłam. Nie wymiękamy. Dobra? Dobra. Buziaki, dziękuję. Kontynuujemy. Piszu, piszu. I te sprawy. I znów, jak ktoś ma czas robić tylko piszu, piszu i na przykład na randkę pójść, to jest okej, kochani. Jak ktoś nie ma czasu robić zadań, spróbujmy zrobić, wiecie, chociaż jedno na przykład, nie? Po prostu każdy swoim tempem. To jest tak, jak on, no chociaż trochę, nie? Chociaż trochę. Zadbajmy też o to, żeby być dla siebie życzliwym. Zajrzyjmy do tej lodówki, zobaczmy, czy mamy te skarpety, czy świeża pościel. Wiecie, takie drobne rzeczy, one nie są drobne tak naprawdę. Tak wiele się kryje w tym. Dobra, widzicie sami, że przedłużam, bo nie chcę mi się skończyć. Ale idę. Buziaki, kochani, dobrej nocy.